Jeszcze kilka minut pozostało nam do gonitwy szóstej. W gonitwie szóstej udział weźmie 10 koni z jedynką Taw Szumawa, z numerem drugim Akim, z numerem trzecim Opuncja, z czwórką Unkas, z numerem piątym Kolada, z numerem szóstym Hadrin, z siódemką Koniak, z numerem ósmym Nider, z dziewiątką Kopra i z numerem dziesiątym Augusta. Przypominam, że jest to gonitwa dla trzyletnich koni wyłącznie trzeciej grupy na dystansie 1600 metrów, a gonitwa ta jest objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. I wystartowały. Bardzo ładny, równy start. Na prowadzeniu zdaje się, że jest Koniak. Na drugiej pozycji Kolada. Blisko się trzyma tam również Opuncja. Za nimi jest Hadrin. Konie mają do pokonania jeszcze 1400 metrów. Prowadzi Koniak. Na drugim miejscu jest Kolada. Blisko nich jest Hadrin, blisko jest także Opuncja, blisko jest też Nider, to jest prowadząca piątka, te konie są bardzo mocno zgrupowane, bardzo ciasno tam jest pomiędzy nimi. Na szóstej pozycji jest Augusta, na siódmym miejscu Kopra, następnie za nimi zdaje się, że jest Unkas i na ostatniej pozycji jest Akim. Konie są w połowie zakrętu, prowadzi cały czas Koniak. Na drugiej pozycji jest już Nider, tam nieco Kolada osłabła, jest na piątym miejscu, a na trzecie wskakuje Opuncja. Koniak prowadzi, Nider jest na drugim miejscu, Opuncja jest na miejscu trzecim, na czwartej pozycji Hadrin i wyjście na prosto finiszową, 550 metrów do celownika. Po zewnętrznej najmocniej poszedł Nider i wydaje się, że tutaj zarobił dosyć sporo terenu, żeby się rozpędzić. Nider na prowadzeniu. Na drugiej pozycji jest Koniak, ale atakuje go jeszcze Opuncja. 250 metrów do celownika. Nider, Opuncja i Koniak. Jeszcze tylko 200 metrów. Nider, Opuncja, Koniak trochę słabnie. Walka pomiędzy Niderem i Opuncją. Nider i Opuncja. Opuncja, Nider. Jeszcze tylko 60 metrów. Opuncja jakby wychodziła na nieznaczne prowadzenie i wygrywa tę gonitwę. Opuncja przed Niderem wygrywa gonitwę szóstą. Jako pierwsza minęła linię celownika. Zaczekajmy jednak na oficjalny wynik od Komisji Technicznej. Opuncja i Natalia Hendzel jako pierwsze minęły linię celownika. Czekamy na zatwierdzony przez Komisję Techniczną wynik gonitwy. Dekoracja oczywiście na padoku. Na padoku będą też prezentować się konie, które wystartują w siódmej gonitwie. Przed nami międzynarodowa gonitwa przeszkodowa o nagrodę Tiumena. Wystartuje w niej 9 koni i to one będą się pamiętać.